Cześć dziewczyny, witam Was na kolejnym odcinku Talerza Zdrowia i poszukiwania odporności na talerzu. Dzisiaj bohaterem naszego odcinka będzie jajo, czyli odcinek z jajami. Zapraszam. Dzisiaj zrobimy z tego jaja. Przede wszystkim podzielę się z Wami tym, co ja wiem o jaju i jego przyrządzaniu. To po pierwsze. A po drugie przyrządzimy tajemnicze jajka w skorupkach. Przyznam, że to jest jedno z moich ulubionych dań przekąskowych. Co nam dziś będzie potrzebne? Jajka ugotowane na twardo, w ilości takiej, jaką każdy będzie miał ochotę zjeść. Ja akurat przyrządzę to z jajek 5. Ponieważ oboje bardzo lubimy tę potrawę, będzie nam potrzebna natka pietruszki, którą ja już posiekałam. I do tego zrobimy sobie tajemniczy sosik, ale o tym za chwilę. Ja zacznę może od jajka i powiem Wam, co zrobię. Otóż, jak widzicie, to nie jest bałagan. Ja tutaj przygotowałam sobie te jajka wydłubane ze skorupki. Pokażę Wam, jak ja je wydłubuję, pewnie które z Was to robicie, to macie na to pomysł. Ja lubię do tego używać akurat noża z piłką, bo łatwo się to jajko przekrawa piłując. Jak ja uzyskuję te skorupki do faszerowania masą jajeczną? Ano zwyczajnie, dość brutalnie uderzam nożem z piłką w jajko. Ono mi się pięknie rozłupuje. Nie robię tego nad miseczką, ponieważ tutaj pozostaje dosyć dużo gruzu, dlatego że te skorupki się nam podczas rozłupywania zwyczajnie kruszą i trzeba uważać, żeby potem komuś do gardła nie wpadły. Po prostu wydrążam jajko po ugotowaniu do tej miski. O, i tak też postąpiłam z pozostałymi 4 jajkami. Co ja teraz zrobię? No najpierw sprzątnę skorupki, a następnie pokażę Wam, jak zrobić fantastyczne, lekko przysmażane jajka faszerowane. Otóż ja się posiłkuję bardzo często tarką. Zamiast siekać, ścieram na grubych oczkach, na plasterkowych oczkach, na średnich oczkach. Ja nasze jajko potraktuję na średnich oczkach, ale trąc to jajko, pokażę Wam je do kamery, bo to jest bardzo ważne, tylko takie wybiorę malownicze. Zobaczcie, jajko na twardo bardzo często zdarza się, że ma tutaj taką fioletową obwódkę. Co to oznacza? To oznacza, że jajko jest przegotowane. Ja zabieram się do tarcia jajek na średnich oczkach tarki, ale będę Wam w tym czasie o jajkach opowiadać. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja nie byłam mistrzynią gotowania jajek i zawsze albo mi wychodziły takie z obwódką, albo miękkie były na pół twardo, albo twarde były na pół miękko. Aż wreszcie zasięgnęłam języka i dowiedziałam się od profesjonalnego kucharza, jak zrobić, żeby jajko wyszło zawsze dobre w dowolnej gotowanej postaci. Otóż zapamiętajcie sobie 3 cyfry. 5, 8, 12. Jeżeli chcemy ugotować jajko na bardzo miękko, ja akurat takie lubię, gotujemy jajko 5 minut. Jeżeli chcemy ugotować takie bardziej ścięte jajko na miękko, gotujemy je 8 minut, a jajko na twardo gotujemy tylko 12 minut. Po 12 minutach odlewamy wrzątek i zalewamy jajka zimną wodą. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i przyznam, że się o nią trochę posprzeczałam z tym kucharzem, ponieważ ja zawsze, po pierwsze, wyjmowałam jajka z lodówki, nic dziwnego, i pakowałam je do zimnej wody w garnku i czekałam tam, nie wiem, 3 minuty od zagotowania. Różnie to było. A on powiedział mi: słuchaj, ja Ci uproszczę sprawę. Nie wkładamy jajek bezpośrednio do lodówki, w ogóle do gotowania. Jeżeli mamy ochotę na jajko na miękko albo na twardo, musimy przynajmniej na 10-15 minut jajko z lodówki wyjąć. Zagotowujemy wodę w garnuszku i każde jajko kładąc na łyżce, na tej łyżce opuszczamy do wrzątku. I dopiero od włożenia tego jajka do wrzącej wody idziemy w zabawę 5, 8, 12. Dlaczego do takiego... Ja go zapytałam, ale dlaczego? On powiedział, że dlatego, że my gotujemy jajka z reguły w różnych garnkach,
różna ilość wody nam się naleje i ten moment od zagotowania jest kompletnie niepewny. Jeżeli my wpakujemy pyszne jajeczko, już wyjęte z lodówki, do wrzącej wody z odrobiną soli, gdyby nam pękło, to wtedy mamy pewność, że ono się gotuje we wrzątku 5, 8 lub 12 minut. Przekonał mnie tym, ja w tej chwili tak robię i moje jajka są rzeczywiście popisowe i to nie jest opinia moja, a konsumentów. W związku z tym zapamiętajcie sobie, jajka wyjmujemy z lodówki, zagotowujemy wodę do wrzenia. I dlaczego opuszczamy jajko na łyżce? Ponieważ jajko, jeżeli je puścimy ręką do wrzątku, uderzy o dno. Mikrouraz w tym jajku powoduje, że nam wypłynie białko. Jeżeli położymy jajko na łyżce i opuścimy tak, że łyżka dotknie dna, a my ją spod jajka zabierzemy, jest małe prawdopodobieństwo, że ono nam pęknie. To tyle na temat jajek. O, tutaj jeszcze na dnie pozostało trochę, po pierwsze, jajka, a po drugie zaplątały się skorupki, więc żeby nikomu nie utkwiły w gardle, to ja je po prostu usunę. Co ja mam tutaj? Mam fantastyczną, taką już prawie gotową masę jajeczną do faszerowania. Co ja do niej dodam? Otóż dodam do niej, tu jest 5 jajek, no taką porządną łyżkę masła. Wiemy o tym już, że masło jest zdrowe. A dlaczego ja się w ogóle tak tym jajkiem przejmuję? Ja wam przypomnę kolejny raz. Jajko to łatwo przyswajalne białko, bogactwo cynku, bogactwo witamin, szczególnie z grupy B, i różnych innych mikroelementów. W związku z tym zła opinia jajka już jest w nauce nieważna. Mamy tutaj coś pysznego, czyli mamy zieloną pietruszkę, czyli co? Chlorofil i witaminę C, nasza polska uprawa. Ja tę pietruszkę wcześniej posiekałam czym? No moimi ulubionymi nożyczkami do cięcia ziół. Jak widać, siekałam ją, są jeszcze na niej ślady. I teraz powiecie, co teraz Beatka wsypie? Wszystkie krzykniecie sól. Ja nie wsypię soli. My sobie sól, ponieważ jak wiemy, zatrzymuje wodę i zamienia nam sód, zamienia nam drogocenny potas, ja te jajka przyprawię pieprzem, kurkumą i czymś jeszcze. Ja jestem taka dziewczyna pieprzna, w związku z tym dość hojnie, bo nie będzie soli, więc dość hojnie potraktuję jajka pieprzem. Dodamy sobie piperydynę, połączymy z kurkuminą, czyli naszą wiruso- i bakteriobójczą kurkumę, ale po to, żeby zniwelować brak tej soli, którą lubimy, ja do tej masy wsypię trochę czego? Przepięknych, fantastycznych, przezdrowych pestek czarnuszki. One nam dadzą fajną, chrupiącą fakturę w tej paście. Ja bym to normalnie wymieszała ręką, ale kilka osób napisało do mnie, że im się nie podoba, że ja mieszam takie rzeczy ręką, w związku z tym, żeby nikogo nie drażnić, tym razem wymieszam tę masę łyżką. Po prostu zwyczajnie mieszam tę masę jajeczną łyżką, tak żeby masło przepięknie się rozmazało z tym jajkiem. Oczywiście ręką by mi to poszło znacznie szybciej, ale dostosowuje się do tego, co Wy lubicie oglądać, bo to jest przecież program dla Was, a nie dla mnie. To masło się musi porządnie zmacerować i połączyć z tym żółtkiem na masę, na taką bardzo jednolitą masę, którą ja zaraz spróbuję, zanim nią upakuję jajka. Wydaje mi się, że już wystarczy. O! Mamy fajną masę ręką i tak tego będę dotykać, bo będę ręką jajka faszerować. Ja najpierw spróbuję, czy to jest dobre. No, ja bym tutaj jeszcze dodała trochę pieprzu, jak dla mnie. I mi jeszcze za mało chrupie w tym czarnuszka, więc będę jeszcze bardziej hojna w czarnuszkę. Pamiętajcie, że lepiej jest patyk ścieńczyć, niż go potem pogrubasić. Także sypiemy przyprawy partiami i patrzymy, czy jest ok, żeby potem nie było wola Boga, zapieprzę. Mamy, wymieszałam już z tym dodatkiem pieprzu. Ja mówię tak, słuchajcie, ja nie dodaję soli. Jeżeli ktoś nie zniesie
jajek bez soli. Oczywiście może dodać, wiedząc, że ta sól nie jest dla nas specjalnie korzystna. Ja teraz włączę patelnię i rozgrzeję ją do dość wysokiej temperatury, a w czasie, kiedy ona się będzie rozgrzewać, ja po prostu będę zwyczajnie jajka faszerować. Proszę bardzo, taką kulkę jajeczną. Ja ją sobie tutaj położę do miseczki, żeby mi to było łatwiej przenieść do kuchenki. Może być płaski talerz. Ja akurat miałam pod ręką miseczkę i w niej to robię. Proszę bardzo, uwaga, upychajmy w te skorupki jajka dosyć hojnie, ponieważ masło i pietruszka spowodowało, że mamy no nieco większą masę niż sama masa jajeczna. Zobaczcie, mamy już nafaszerowane jajeczka, teraz się przeniesiemy z tymi jajkami na drugą stronę, czyli na moją kuchenkę, gdzie już mamy rozgrzaną bardzo porządnie, a nawet trochę zbyt porządnie patelnię. Zmniejszymy od razu ogień na 7, poczekamy, aż się rozpuści masło klarowane. Masło klarowane, dlaczego klarowane? Dlatego, że masło klarowane ma najwyższy punkt dymny, ponieważ jest pozbawione resztek białka, które zwykle znajduje się w maśle. Normalne masło, takie, które jemy, ma 82% tłuszczu, a masło klarowane ma 96-95% tłuszczu, czyli nie przypala. Mamy tutaj lekko zmniejszony ogień. Co my robimy? Ja mam na talerzyku bułkę tartą i po prostu zwyczajnie przykładam jajeczko do bułki tartej buzią, tą nafaszerowaną, i kładę na rozgrzane masełko. O, zobaczcie, jakiż nam się piękny z tych jajek zrobił kwiatek. Zostawiamy to na takim średnim ogniu. U mnie na płycie to jest akurat 5 i przystępujemy do czegoś, co nam te jajka jeszcze usmaczni. Słuchajcie, ja zrobię do tych jajek taki trochę oszukany sos tatarski, bo sos tatarski, jak niektóre z Was wiecie, w moim przepisie jest z jajkami na twardo, ale my tu mamy jajka, więc my się tych jajek pozbędziemy. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam 3 łyżki majonezu wzbogaconego kwasami omega-3. Wiele takich majonezów już można kupić na rynku. Co ja niniejszym tutaj uczynię? Słuchajcie, ja tak spróbuję z tą tarką. Zetrę do tego majonezu trochę naszej cudownie zdrowej cebuli, której nie będę traktować żadną temperaturą. Ona ma witaminę C i alicynę. W związku z tym pocebulujemy sobie troszeczkę ten nasz taki troszeczkę oszukany sos tatarski. Wydaje mi się, że pół takiej cebulki wystarczy. Tego sosu nie jest tak dużo. Teraz ścieramy, powiecie, ogórek kiszony. No nie. Do sosu tatarskiego powinniśmy zetrzeć korniszon. I ja mam tutaj swojej roboty korniszony, czyli ogóreczki w occie. Może one nie są akurat tak strasznie zdrowe i strasznie bogate, ale czasami warto zgrzeszyć. Jak to mówią, raz się można wykoleić. I zetrzemy sobie jeszcze, a wystarczy już te 2 ogóreczki tutaj. Co ja do tego dotrę? Korzonki z borowików z mojego zbierania tego roku. Jeżeli macie, można użyć własne, ale również można po pierwsze kupić, a po drugie można zetrzeć też marynowane pieczarki, które są de facto wszędzie. Wybieramy to, co na spodzie tarki. I co robimy? Słuchajcie, dodajemy oczywiście co? Pieprz, no jasne. Piperydyna, bardzo, bardzo wiruso- i bakteriobójcza. I dodamy sobie kurkuminę. Znów nie dodajemy do tego soli, ale wzmocnimy się w tym sosie odrobiną czego? No, ulubionego słodzika Beatki, czyli miotku, ale naprawdę, naprawdę małą stróżkę. I teraz razem z tym majonezem to pięknie wszystko, słuchajcie, mieszamy. To nam się bardzo przyda. Ja zaraz to spróbuję, czy to w ogóle jest jadalne. Zobaczcie, jaki nam fajny wyszedł sosik. Ja się muszę odwrócić i zobaczyć, ja go spróbuję, czy on jest ok. Mmm!
przepyszne. Teraz czekają nas już tylko przepyszne, ciepłe jajeczka. Odwracam się do jajek i zobaczymy. Zobaczcie, ja kocham, po pierwsze kocham ten zapach, którego wy nie czujecie. Tego masła z tą zieloną pietruszką przy smażonej bułeczki, ale również kocham ten wygląd tych jajek otoczonych pianą, zupełnie jak Afrodyta. Zobaczymy, czy jajka są już dobre. Tak, spójrzcie, one powinny być takie lekko złotawe. Słuchajcie, wyjmujemy jajeczka na talerz. Wyjmujemy je oczywiście tą chrupiącą bułeczką. O! Proszę. Proszę, układamy taki śliczny kwiatuszek i zaraz Wam powiem, co my z tym zrobimy dalej. No, przede wszystkim zestawimy patelnię z ognia na zero. O! Zobaczcie, mamy prześliczny kwiatuszek z jajek i teraz, ponieważ te jajka są pozbawione soli, więc one nie są specjalnie pikantne, w związku z tym my na każde jajeczko położymy taką śliczną górkę tego sosu tatarskiego, który przed chwileczką zrobiłyśmy. On nie musi być jakoś tak pięknie, może się rozlać. Ja lubię, jak tak jest porozlewane, kapie i to wszystko jest takie bogate i apetyczne. Mamy już na jajkach fantastyczny sos tatarski. I co my zrobimy? No, wiosna przyszła, panie sierżancie, w związku z tym potniemy tutaj na wierzch trochę pięknego szczypiorku. Proszę bardzo, tniemy szczypiorek, tak jak tam leci i obleci. Ślicznie on sobie spada na każde jajko, nożyczki są niezawodne. Kocham, to są wielcy moi przyjaciele. Zobaczcie, tada! Jajka w skorupce z sosem tatarskim. Co my tu mamy? Ano mamy anielsko cudowne rzeczy dbające o odporność. Mamy łatwo przyswajalne białko, cynk, pietruszce witaminę C, witaminę A w masełku, szczypiorek, chlorofil, cebulka w sosie, fitoncydy i mamy dwa grzechy. Jeden grzech to, że przysmażyliśmy to masełko na bułce, a drugi to ta odrobina majonezu. Ale słuchajcie, życie bez przyjemności to słaba historia. Pozdrawiam Was serdecznie, ale nie mogę Was tak od razu pozdrowić, ponieważ nie pokazałam Wam, że to jest jadalne. Zobaczcie, ja sobie po prostu wyłupuję. Zobaczcie, jakie cudne. Jajko z tym sosem. Sól niepotrzebna. Wszystko nam załatwiła czarnuszka i oszukany sos tatarski.